Dla mnie w tej książce była obsceniczność, wulgarność i oblecha. To jest dobry film, to jest dobre kino, ale jest mocne. Wieloryb pokazywał jej drogę w którymś momencie, więc już miałam takie naprawdę. Hejka, kochani. Ja jestem Melka w sieci nieco bardziej znana jako SoyMel. Witam Was serdecznie w moim nowym podcaście. Cozy przytulozy. Dlaczego taka nazwa? Konwencja cała ma być taka przytulna, taka milusia. E, I przede wszystkim będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, czyli o książkach, bo część z Was może nie wiedzieć, że jestem pisarką. Mam na swoim koncie już cztery książki i kocham o nich gadać. Bardzo chętnie poruszę też z Wami temat seriali czy filmów, które w danym momencie oglądam e, i być może chciałabym Wam je polecić albo po prostu z Wami o nich podyskutować. Zapraszam Was serdecznie, to jest chyba projekt, na jaki najbardziej czekałam ostatnich chyba dwóch czy trzech latach. Bardzo chciałam nagrywać podcast o książkach i cieszę się, że mogę Was tutaj gościć. W pierwszym odcinku rozpoczynającym sezon Kozy Przytulozji porozmawiamy sobie o książkach Rodzina Monetów, o książce Karawal i powiązanej z nią książce Balada o złamanym sercu oraz o książce In Peace Lies Havoc jak i o serialu Infamia, który od razu Wam zaraz że bardzo mi się spodobał, jak i o filmie Nigdzie, który możemy znaleźć na Netflixie i który wzbudza Ogromne emocje, czemu dowiecie się w dalszej części Kozy przy Podkaz Podcast o książkach. Jaki by nie był, wydaje mi się, że nie może nie rozpocząć się od rozmowy o serii książek Rodzina Monet, która w sumie trzęsie polskim światem książki od zeszłego roku, kiedy to Weronika Marczak dała pierwszy tom. Seria książek Rodzina Monet opowiada o przygodach czternastoletniej na początku Hayley, która ma pięciu braci i trafia do nich z powodu jakichś przykrych zdarzeń w jej życiu. I nie chcę Wam za bardzo spoilerować tej książki, ale wzbudza ona bardzo duże emocje ze, ze względu na to, że często jest tam wulgarny język, że ci bracia są tacy szarzy moralnie, że Hayley podejmuje dziwne wybory i ja trochę chciałabym być tutaj adwokatem diabła, bo oczywiście młodsza publika kocha te książki w naszej większości, a dorośli no, mówią o nich niezbyt przychylnie. I ja właśnie tutaj chciałabym powiedzieć coś od siebie. Gdybym miała te 14 lat i trafiła na serię książek o dziewczynie, która jest w moim wieku, przeżywa te wszystkie rozterki i przy okazji mierzy się z ogromną stratą, to podobałoby mi się to, że w tych książkach jako czytelnik i odbiorca nie jestem traktowana jak dziecko, czyli. Ten wulgarny język, który w tej książce się pojawia. Trochę zrobiłby mi robotę, że autorka nie zwraca się do mnie jak do małej dziewczynki, tylko zdaje sobie sprawę z tego, że takie słowa gdzieś już pewnie słyszałam. Wydaje mi się, że my dorośli często wypieramy z myśli to, że skoro my pewnych słów nie używamy w domu, albo nie uczymy ich naszych dzieci, to one w ogóle nie mają z nimi styczności. I to jest trochę naiwne myślenie, dlatego w sumie nie mam nic do tego, że w serii książek o e, przygodach Hailey Monet, czyli rodzina monetów, te przekleństwa się pojawiają, bo. Wydaje mi się, że dzieciaki w wieku tych 12 do 16 lat już doskonale wiedzą, które słowa są brzydkie, i pewnie za plecami rodziców często ich używają I myślenie, że jest inaczej, byłoby trochę naiwne, co w książce o monetach nie za bardzo mi się podoba, najbardziej chyba to, że relacje Haley z tymi braćmi momentami są bardzo dziwne. W sensie, wiadomo, że jak to w rodzeństwie, oni się kłócą, przepychają, ale. W niektórych miejscach relacje Hailey z niektórymi z braci wydaje mi się zakrawać o nie relacje między rodzeństwem, a pachnie po prostu trochę dziwnie. Jakby ona się w nich trochę podkochiwała. Miałam takie wrażenie przede wszystkim w pierwszej części książki, gdzie Hailey była bardzo taka needy i brakowało jej czułości i wyrażała to w sposób taki trochę dziwny, który zapalał mi czerwoną lampkę w głowie. Aczkolwiek ja mam 28 lat. A historia monetów to są książki dla 14 latek, dla nastolatek, więc być może tylko ja to tak odebrałam, bo po prostu jestem na te książki za stara. No nie oszukujmy się. Czy poleciłabym te książki 14-latkom, czy w ogóle nastolatkom, gdybym miała takie w rodzinie? No myślę, że tak, ale na pewno nie dalej niż do drugiej, trzeciej części. Karawal! Moje absolutne odkrycie, i mówię o tej książce każdemu, kto chce o niej słuchać, więc to było dla mnie absolutnie logiczne, że powiem o niej też tutaj. To jest najsuper książka, i wiem, że to jest degramatycznie, ale ona wzbudza we mnie właśnie takie emocje, że uważam, że jest najsuper, bo świat tam przedstawiony. Jest absolutnie przepiękny, i ja wiem, że on się tworzy w mojej wyobraźni podczas czytania, ale uważam, że autorka wspaniale prowadzi tą narrację właśnie w taki sposób, że ta historia ożywa w naszych głowach. Uważam, że to jest wspaniałe. Podoba mi się, że książka, mimo że nie posiada żadnych wulgarnych scen, więc mogą ją czytać nawet osoby poniżej tego 13 roku życia, że nie posiada wulgaryzmów samych w sobie, to jest ta chemia między bohaterami. Jest tam jakiś zalążek romansu, przez co ta książka jest absolutnie nieodkładalna. Przeczytałam trzy tomy, ponieważ są, są trzy tomy w tej serii. Przeczytałam je dosłownie w kilka dni. Ja je połykałam. Uważam, że to jest naprawdę sztuka w dzisiejszych czasach, napisać książkę, która będzie zawierała w sobie wszystkie te najfajniejsze cechy, a jednocześnie będzie mogła być czytana przez. Większość społeczeństwa, no bo jednak dużo książek takich, które mogłyby być dla nastolatek, odpadają przez to, że właśnie są sceny wulgarnego seksu i, i to jakby je zbija y, na samym początku. A Karawal jest tego pozbawiony, y, co może być trochę spoilerem, więc przepraszam, y, ale jest tego pozbawiony, a mimo to jest takim creme de la creme. Ostatnio takie emocje przy czytaniu książki miałam chyba przy y, dworach Sary Mas, no ale tam, jeśli czytaliście dwory, no to... Wiecie, że tam się dzieje grubo. Jeśli chodzi o postaci, podoba mi się, że są one bardzo różnorodne, podoba mi się to, że są skonfliktowane takie same w sobie, w wielu kwestiach, i bardzo mi się podoba to, że wszystko jest owiane tajemnicą. I autorka od początku mówi, że w karawalu nic nie jest takim, jak się wydaje. I my, jako czytelnicy, jesteśmy z tym skonfrontowani przez cały czas trwania książki, bo do samego końca my nie wiemy, co się dzieje. I to sprawia, że tej książki naprawdę nie da się odłożyć że chcemy wiedzieć więcej, chcemy jak najbardziej poznać ten świat. Dlatego ja się bardzo cieszę, że Stefanie Garber, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwisko, zdecydowała się na poprowadzenie, jakby spin-offu z jedną z postaci, która występowała w Karawalu e, i zrobiła bardzo piękną książkę, która się nazywa Baśnie o Złamanym Sercu. I jeśli Karawal bardzo mi się podobał, to Baśń o Złamanym Sercu czewskis! Ja po Karawalu nie sądziłam, że może być jeszcze coś lepszego, a Baśń o Złamanym Sercu po prostu wyrwała mi dywanik spod nóg i wywaliła mnie na plecy. Uważam, że to jest Doskonała książka. Jest tam już trochę więcej tego romansu. Postaci są trochę bardziej dojrzałe. Mają trochę więcej takich mm, romantycznych, może, yy, tutaj konfliktów, rozmyślań. Wspaniała jest to książka. Teraz jakoś w październiku miała być jej trzecia część i przyznam szczerze, że bardzo, bardzo czekam. W moim czytelniczym wrześniu, bo te książki czytałam właśnie we wrześniu, nie mogłoby też zabraknąć przynajmniej jednego bubla. No bo chyba nigdy nie jest tak, że czytamy książki i one wszystkie są wspaniałe i po prostu nie ma żadnego minusa i nic złego, co można o nich powiedzieć. No niestety, tak właśnie nacięłam się na TikTokową polecajkę, gdzie to polecano książkę In Peace Lies Havoc. Nie pamiętam teraz autorki i w sumie nie chcę pamiętać, bo nie zamierzam czytać już nigdy żadnej jej książki, ponieważ styl pisania jest po tej książce dla mnie nie do przyjęcia. I jako pisarka staram się uważać na to, co mówię na temat innych książek, które czytam, ponieważ na przykład mi by nie było miło, gdyby ktoś wypowiadał się o moich książkach w jakiś taki negatywny sposób, ale uważam, że są pewne książki, o których naprawdę ciężko jest powiedzieć coś dobrego, mimo że uważam, że nie ma tak, że o książkach można mówić tylko źle, bo każda ma jakiś plus. Ale o tym za chwilę. O co chodzi w książce In Peace Lies Havoc? Główna bohaterka zostaje porwana i siłą wcielona do jakiegoś dziwnego cyrku. I za tą całą konwencję taki, no, plus. Bo pomysł cyrku, który nie jest zwykłym cyrkiem, tylko te pokazy są tam jakieś dziwne i powiedzmy, że mają jakieś takie muśnięcie magii, dla mnie to jest bardzo intrygujące i uważam, że cała ta konwencja jest naprawdę fajna, ale to, jak została przedstawiona, jest kompletnie tragiczne. Z fajnego pomysłu o nieszablonowym cyrku i takiej, powiedziałabym, interesującej formie przedstawień, zrobiło się po prostu jedno wielkie ruchadło. Tutaj był tak ogromny potencjał, który autorka absolutnie spierdzieliła. Tylko dlatego, że bardzo chciała, żeby to był erotyk. I z przykrością muszę powiedzieć, że w tej książce nie było w ogóle erotyzmu dla mnie. Dla mnie w tej książce była obsceniczność, wulgarność i oblecha, jednym słowem. W dodatku bohaterka była turbogłupia, ponieważ, ym, no wiecie, laska jest w sytuacji, w której ją porywają, a ona się napala na typa, który ją porywa, a ma maskę. No, to jest klasyczny syndrom sztokholmski, i ja wiem, że w literaturze on jest często wykorzystywany, dużo osób tak robi i jakby potrafi to zrobić w jakiś taki logiczny sposób. Tutaj zostało to zrobione po prostu obrzydliwie, bo ona w trakcie porwania myśli tylko o jakby bzykaniu i jakby nic poza tym, nic więcej z tego nie wynika. Dodatkowo bardzo nie spodobała mi się scena, w której była mowa o pewnego rodzaju molestowaniu seksualnym, czyli to jest temat poważny. A bohaterka, która, jak już wspomniałam, jest mega głupia, zaczyna rzucać jakieś dwuznaczne żarty. Uznałam, że to jest nie na miejscu, nawet jak na erotyk, uważam, że trzeba się trzymać jakichś standardów, i tutaj dla mnie granica została przekroczona. A już absolutnym kuriozum było to, kiedy jeden z członków jej grupy, bo ona miała swoją grupę taneczną, był w jakiś sposób zagrożony, i typiara, zamiast nie wiem, mu pomóc czy wymyślić coś, żeby rozwiązać tą sytuację, stwierdziła, nie, ja muszę potańczyć! I poszła tańczyć. Jakby. Ja wiem, że erotyki to jest bardzo taka specyficzna grupa książek, gdzie nie oczekujemy za dużo od tych bohaterek czy od bohaterów, no bo wiadomo, że w takim typie książki chodzi o jedno. No ale jakby trzymajmy się, ludzie, trochę jakiejś granicy, bo tutaj po prostu wszystko, co mogło pójść źle, poszło absolutnie tragicznie. Na pewno też nie pomagał chaotyczny styl pisania, jaki ma ta autorka, dlatego że do samego końca książki nie było w ogóle nic jasne. I to nie w taki sposób jak w Karawalu, że człowiek się zastanawia i sobie myśli, kurde, co mnie tutaj zaskoczy, tylko dosłownie, czytając tą książkę, przez większość czasu miałam taką minę. A w głowie takie głośne, chuj tu chodzi? Dodatkowo autorka, mm, mówiąc o seksie, bardzo często używa słowa ruchanie, do którego jakby osobiście nic nie mam, no nie? Ale fajnie by było, gdyby erotyk tego typu, którego konwencja i założenia początkowe były spoko, żeby to jeszcze było może trochę wysublimowane i żeby nie robić z tej bohaterki takiego prześnego szona, który po prostu tylko szuka na co się nabić. No kurde, taki potencjał książki, taki dobry pomysł. Kompletnie nie. Ale tak jak powiedziałam, jest właśnie ten plus, że, że ten pomysł początkowy mógł przyciągnąć, aczkolwiek ja nie rozumiem, dlaczego ta książka robi furorę na TikToku, jeśli jest właśnie taka. Zdarzyło mi się, że niektóre z dziewczyn, które widziały mój rant, bo <grym> zrobiłam go na kanale nadawczym, napisały później do mnie, że one czytały inne książki tej autorki i że ona właśnie ma taki chaotyczny styl i że on nie będzie dla każdego. No ja myślę, że, że taki chaos, w którym nie ma żadnego Porządku i który wydaje mi się, że nie jest zamierzony, tylko po prostu wynika z, no, ze słabego pióra autorki, że to, nie jest, że to nie jest dobry sposób. I mam nadzieję, że takie książki, książki tego typu Tego typu. No nie czyta jednak młodzież, bo ta książka jest po prostu wypaczona, i nie wiem, jakiego miała redaktora, autorka, że nie wyprowadził tego trochę bardziej. Tyle o książkach, a przejdziemy teraz do serialu Infamia. Kochani, co to była za uczta dla zmysłów! Pierwszy raz od dawna oglądałam polski serial, który został tak dobrze zrobiony, zarówno pod względem chociażby oświetlenia, strojów, historii, doboru aktorów i przede wszystkim muzyki. Umiesz robić bity? Yes, tym, jak stawiam mój krok. Czewskis. Z watchingowałam go dosłownie. Poświęciłam dla niego całą noc, oglądałam go do czwartej nad ranem, byleby dowiedzieć się, jaki będzie finał historii. Ukłony ogromne dla Zofii Jastrzębskiej, która zagrała główną rolę, czyli rolę Gity, dziewczyny, która ma korzenie romskie, jest Romką, i przeprowadziła się z Anglii z powrotem do Polski, do Białej Góry. I tam próbuję sobie ułożyć od nowa życie, będąc wtłuczoną też w to życie wśród rodziny o romskich tradycjach, którzy chcieliby żyć według Romani Penu, czyli takiego ich niego, ich nich dziesięciu przykazań. Tak bym to porównała. Mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę, ale tak mi się to porównanie jakoś przykleiło. Tras, Co mamy w tej historii? Chyba wszystko, z czym mierzą się nastolatkowie w obecnych czasach. Hejt, potrzebę akceptacji, potrzebę odnalezienia się, potrzebę wyrażenia siebie, miłość, zawody miłosne, niestety przemocowe związki, presje społeczeństwa, presje rodziny i różnice pokoleniowe. Gita, czyli bohaterka tego serialu, próbuje się wyrazić poprzez muzykę. I rapuje. Ona od razu, wracając z Anglii, bardzo różni się od swoich rówieśniczek, które jako przykładne romki no nie robią połowy tych rzeczy, które robi ona. Są być może mniej śmiałe, mniej walczą o swoje, a ona mimo wszystko, mimo tego przywiązania i tej chęci poszanowania dla tradycji, jednak się wyłamuje i z tego rodzą się naprawdę ciekawe rzeczy. Oglądałam tę historię z zapartym tchem. I mimo, że Gita często sobie radzi z tymi przeciwnościami losu, to jej historia ogólnie jest, jest dosyć smutna. Ale wzbudziła we mnie tyle emocji, takich naprawdę złożonych, że dawno, że ten polski serial tak bardzo mnie nie poruszył w pozytywnym sensie. Bo i czułam się rozbawiona momentami, i zachwycałam się też romską kulturą, o której naprawdę nie miałam pojęcia. I przez to, czego się dowiedziałam, Chyba nigdy więcej przez moje usta nie przejdzie słowo na C odnoszące się do Romów, które jest bardzo negatywnie nacechowane, bo mogłam w końcu zajrzeć za kulisy tego, jak wygląda ich życie. I serial, mimo że ta historia jest zmyślona, on świetnie pokazał to, z czym mierzą się Romowie żyjący w Polsce. I w sumie jestem wdzięczna twórcą tego serialu, że dzięki temu mogłam poznać kulturę, blisko której żyję a o której nie miałam najmniejszego pojęcia. Wydaje mi się, że to jest mega ważne, żeby każda taka kultura miała swoją reprezentację gdzieś właśnie w mediach. I świetnie, że to się pojawiło na Netflixie, gdzie do tego dostęp ma dużo młodych osób i mogły to sobie obejrzeć i trochę doedukować się na ten temat. Bo o kulturze Romów mówi się bardzo mało, w sensie w Polsce wszystko, co słyszymy o Romach, no jest bardzo negatywne. A dzięki temu, że mogłam trochę poznać ich świat w ten sposób, Moje myślenie no, nieodwracalnie się zmieniło, i teraz mam trochę taki głód wiedzy. Ten serial pozostawił taki niedosyt, i chciałabym więcej wiedzieć o Romach. Mimo, że to jest taka trochę zamknięta społeczność, to myślę, że będę szukać informacji na własną rękę, bo uważam, że jest to przeciekawa kultura i tak po macoszemu traktowana przez społeczeństwo. No bo jednak, ciemnoskórzy, czyli powiedzmy mój, e, mój tutaj klimat. Gdzieś tam na Netflixie czy w serialach, no, ma tą swoją reprezentację mocną. Już teraz ciemność się tak nie pomija jak dawniej. To samo tyczy się osób, e, które są homoseksualne, które należą do LGBTQ. Ta reprezentacja gdzieś tam w tych mediach zawsze jest. A inne kultury tej reprezentacji nie mają tak dużo. To są takie trochę zepchnięte e, na margines społeczności i cieszę się, że zostały zauważone. Poprzez to, że tak mało wiedziałam o kulturze Romów, byłam absolutnie zaczarowana wszystkim, co, co widziałam w tym serialu, i ja wiem, że niektóre rzeczy mogły zostać wyolbrzymione, czy może mm, niedoszacowane, ale to i tak sprawiło, że w ogóle zaczęłam myśleć o tej kulturze, a wcześniej to mi się nie, nie zdarzało, no bo nic o tym nie wiedziałam, nigdzie, nigdzie nie było o nich słychać. Więc bardzo Wam ten serial polecam, wzbudził mój ogromny zachwyt. I mam nadzieję, że jeśli oglądaliście, to powiecie tutaj reszcie ludzi, która będzie oglądała ten odcinek, co myślicie o serialu. Chciałabym też, żebyśmy podyskutowali ten podcast, czy ten filmik, który będziecie oglądać na YouTube, bo, bo ten podcast też będzie przecież wychodził w formie wideo. To ma być też miejsce do dyskusji o, o właśnie takich rzeczach, jak książki czy, czy seriale. Więc czekam na Wasze komentarze na temat wszystkich książek, o których dzisiaj mówiłam. I infami, na koniec zaś, zostawiłam nam coś absolutnie szokującego. Wczoraj. Kiedy to wyjechaliśmy z mężem na romantyczny wypad, pierwszy od 7 lat, uznaliśmy, że to będzie super pomysł obejrzeć film na Netflixie o nazwie Nigdzie. Miał być o kobiecie, która dryfuje w kontenerze yy, i próbuje walczyć o przetrwanie. Mam żal do twórców, że nie uprzedzili wcześniej, że ta kobieta będzie w ciąży. To jest spoiler. I pojawią się spoilery, więc bardzo was przepraszam. Kto nie chce znać spoilerów o filmie Nigdzie, musi teraz wyłączyć. A więc kobieta w ciąży nie będę wam mówić w jaki sposób, ale znajduje się w kontenerze. Straciła całą swoją rodzinę i jest zdana sama na siebie na morzu. Do tego kontenera wlewa się woda, no bo wiadomo, że to nie jest po prostu kosmos yy, jakby szczelności i ona w tym kontenerze rodzi. Ona w tym kontenerze prawie dostaje udaru. Rozwala sobie nogę. E, Próbuję sobie poradzić z trudami pierwszych dni z noworodkiem. E, uczy się łowić ryby i pieprza surowe ryby. Próbuje ogrzać siebie i dziecko. Próbuje się jakoś uratować. Dla mnie, jako matki trójki dzieci, ten film był tak traumatyczny. E, jest to hiszpański film i on naprawdę nie szczędził nam ciosów. Dla mnie najgorszymi scenami było to, kiedy została zastrzelona mała dziewczynka. E, uważam, że to jest przesada i że to miało nam naprawdę zryć berety. I mój minus dla tego filmu jest też taki, że na końcu przekombinowali bardzo, bo generalnie ta bohaterka już mogła się uratować, ale dodali to, że e, gdzieś tam ten kontener tonął i ona jeszcze wróciła po zdjęcie. No, która matka zostawi noworodka na górze kontenera, który tonie i wskoczy po zdjęcie? Więc to kompletnie. Hell to the no. Minusem dla mnie było to, że Wieloryb pokazywał jej drogę w którymś momencie, więc już miałam takie naprawdę, niech już się to skończy. I miałam ten moment takiego już przesytu, kiedy one się już w zasadzie uratowały ta kobieta i jej mała córeczka, ale oczywiście tej bawie wtedy już brakło siły i prawie utonęła, ale jednak ją odratowali. Jakby ona dostała taki wpierdol. W całym tym filmie, przez całą godzinę czy półtorej godziny trwania tego filmu, wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Ona miała naprawdę przerąbane, więc już tą końcówkę twórcy sobie mogli darować. Bo my, generalnie z mężem, po obejrzeniu tego filmu byliśmy straumatyzowani kompletnie i musieliśmy obejrzeć jakieś po prostu tanie komedie, żeby się wybić z tego nastroju. Generalnie film oceniam jako dobry ale powinien mieć dużo więcej trigger warningów zanim zaczniemy go oglądać, bo na przykład my wczoraj w ogóle nie chcieliśmy oglądać takiego kina, a zostaliśmy wrzuceni w jedną wielką makabrę. Więc jeśli chcecie oglądać film nigdzie, to jest dobry film, to jest dobre kino, ale jest mocne. I jeśli macie dzieci, jeśli jesteście rodzicami, to będzie to na was oddziaływało pewnie dużo bardziej, niż oddziaływałoby, gdybyście tych dzieci nie mieli, bo jednak te sytuacje jako rodzic odbieramy Dużo mocniej, i mój mąż zazwyczaj jest taki, wiecie, z tej nie? A tutaj był tak samo zdewastowany jak ja, więc to jest taka e, odznaka mocarności tutaj. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że wraz ze mną dryfowaliście przez ten pierwszy odcinek mojego podcastu Kozy przy Tulozi. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejny odcinek, a oczywiście jeśli czytaliście książki, o których dzisiaj mówiłam, albo zamierzacie je przeczytać, lub oglądaliście któryś z serialów czy filmów, o których tutaj rozmawialiśmy, to napiszcie o tym w komentarzu. Dajcie też znać, czy odcinek Wam się podobał, bo ten podcast to moje małe, wielkie marzenie. No i przypominam Wam, że moja książka Dziewczyna, którą zapomniałam, nadal jest w sprzedaży w MPiku, a u mnie w moim sklepie możecie ją dostać z moim podpisem i dedykacją, jeśli sobie tego życzycie. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. To tyle na dzisiaj. Całuski!